Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się uruchomieniem, a raczej próbą uruchomienia radioodbiornika Unitra Eltra Ania MOT 711, ale jest to mój drugi odbiornik, który posiadam w kolekcji. Różni się od poprzedniego wyglądem skali tak naprawdę. Tutaj mam tę wersję pierwszą. Ma troszkę inną skalę. Ten już sprawdzaliśmy, coś tam działa, ale i tak jest do odbiornik do naprawy, a tego jeszcze nie weryfikowaliśmy, więc dzisiaj sprawdzimy, czy w ogóle radio działa, co trzeba przy nim zrobić, jakie części wymienić, więc zobaczymy, co kryje wnętrze. Aby dostać się do odbiornika, musimy odkręcić w sumie trzy śruby. Jedna, druga i trzecia jest ukryta w komorze baterii. Tutaj już jej widać nie ma. Niestety ja jej nie odkręcałem, więc ktoś musiał już do tego radyjka zaglądać, więc może być nieciekawie w środku, więc zobaczymy. O, logotyp Eltry. Tak więc wkrętak i odkręcamy tą i tą śrubę i weryfikujemy, co jest wewnątrz. Odkręcę radio poza kadrem i zaraz do Was wracam. Obie śruby już wykręciłem z obudowy. Niestety widać, że są skorodowane łebki tych śrubek, więc trzeba będzie je wyczyścić. Ewentualnie wymienić na nowe. Ok, czyli mamy rozkręconą obudowę. To próbujemy otworzyć odbiornik i zobaczymy, co się kryje już wewnątrz. Widzimy jakąś ruchomą blaszkę, drugą. Pytanie, od czego? Widzimy jakiś urwany przewód. Drugi urwany przewód. Czyli przewód biały i brązowy są urwane. Prawdopodobnie tutaj od tych zacisków od baterii. One pochodzą tutaj z gniazdka od zasilacza. Coś jest nie tak z izostatem. Widzimy, że jest nierówny. Prawdopodobnie wyciągnięty przycisk. Trzeba będzie go wyciągnąć, przeczyścić i ponownie go założyć i będzie ok. Widzimy, że jest radio nieźle zakurzone. Blokady są lekko skorodowane, więc trzeba będzie je najlepiej wymienić. Ok. Spróbujmy to radyjko otworzyć do końca i podłączyć pod zasilacz i zobaczyć, czy uda się nam je uruchomić. Przygotuję podłączenie zasilacza i zaraz wracam. Ok, udało się podłączyć zasilacz do gniazda zasilacza od przewody, które były urwane. Są to przewody od baterii. A prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że ktoś w tym odbiorniku założył potencjometr z wyłącznikiem, który tego teoretycznie nie powinno być, bo radio powinno być włączane przyciskiem. Problem w tym, że przycisk jest ten uszkodzony.
Nie idzie go wcisnąć. Raz na jakiś czas udaje się go tam docisnąć, że się zablokuje, ale prawdopodobnie wyłamane albo brakuje w tym miejscu bolca, który powoduje to, iż przy wciśnięciu izostatu blokuje się on w pozycji włączonej. Więc prawdopodobnie trzeba będzie to zweryfikować i naprawić, ewentualnie wymienić uszkodzony izostat. Tak więc ktoś założył tutaj potencjometr z wyłącznikiem. Oczywiście działa to, nie jest to jakimś problemem. Ok, czyli mamy podłączone 9V na zasilaczu. Próbujemy włączyć radio. Radyjko włączone. Coś nam tam pobiera prądu. Czyli wzmacniacz działa. Słyszymy szum. Ale spróbujmy włączyć zakres fal długich. Czyli jest to przełącznik ten środkowy tutaj. Zobaczmy, czy... Ok. W tej chwili mamy włączone długie. I spróbujmy złapać polskie radio na falach długich. Zróbmy sobie głośniej. Niestety nic nie łapiemy. Jeszcze jedna próba. Niestety nie działa. Nic nie odbieramy. Patrzmy zakres fal średnich. Niestety również cisza. Poza szumem radioodbiornika niestety nie jesteśmy w stanie złapać ani zakłóceń na falach średnich, ani programu pierwszego radia na zakresie fal długich, który o tej godzinie mamy godzinę 22. Akurat w moim rejonie jest w miarę dobrze słyszalny i odbierany, więc niestety jest to radyjko do naprawy, dokładnego przeglądu, wyczyszczenia przełączników, naprawy uszkodzonego przełącznika, przywrócenie stanu tutaj potencjometru oraz naprawy urwanych przewodów od koszyczka z bateriami, jak również, co zauważyłem, urwana jest skala od obudowy. Tak więc będziemy musieli wkleić szybkę, jak również wymienić gałeczkę od strojenia, bo jest nieoryginalna. A już nie wspomnę o samym wyczyszczeniu radioodbiornika, które niestety jest bardzo brudne, zakurzone, ale w stanie zdatnym, jak to się mówi, do naprawy, ponownego zestrojenia, no i uruchomienia. Tak więc ostatni rzut oka na Anię numer 2, którą też będziemy się zajmować na kanale. Rocznik 73.
numer seryjny 053845. Głośnik 74 roku. Mówiąc pokrótce, uratujemy tą Anię. Radio będzie na chodzie. Tak więc składam elektronikę, skręcam obudowę i zaraz do Was wracam na podsumowanie. Witam na podsumowaniu. Tak więc radyjko zostało już skręcone. Z zaobserwowanych problemów to tak. Ruchoma szybka skali. Prawdopodobnie odkleiła się, więc trzeba będzie ją ponownie wkleić do obudowy. Uzupełnić radio o brakującą gałkę, bo ta gałeczka strojenia jest nieoryginalna. Naprawić przełącznik włączenia radia na izostacie, bo tutaj to założył potencjometr z przełącznikiem, a przełącznik od włączenia nie działa, więc nie idzie go wcisnąć, czyli najlepiej i najbezpieczniej będziemy go wymieniać. Ewentualnie całą trójkę wymienimy. Radyjko do dokładnego przeglądu, jeżeli chodzi o zestrojenie. Wymiana kondensatorów. Naprawa i ponowne podlutowanie przewodów do koszyka tutaj od baterii. Ktoś kombinował i niestety są rozlutowane. Uzupełnić brakującą śrubeczkę w pojemniku do wzmocnienia obudowy. Wymienić okablowanie, które służy do podłączenia przewodów między koszyczkiem, gniazdkiem od tutaj zasilania, a płytką. Wyczyścić elektronikę, wyczyścić obudowę. Sprawdzić ponownie zestrojenie radioodbiornika. I takim to sposobem uda nam się uratować kolejną Anię, model MOD 712, i ją ożywić. Tak więc niebawem na kanale film z naprawy tego odbiornika. Jest to mój drugi odbiornik tego typu Ania w kolekcji, więc zapraszam do subskrypcji i zapraszam na kolejne filmy, które się będą pojawiały. Pozdrawiam, do zobaczenia, hej!